Witam. Dzisiaj test Tesla. Także przejazd 500 ponad koni, 530 czy 570, nie pamiętam teraz. Tak wygląda. O, na pół godziny wypożyczono, żeby sobie sprawdzić. Wystarcza na 500, ten model na 500 ileś kilometrów, a jest też model, który wystarcza na 700 kilometrów. Ładowanie też niedługo trwa i nie jest drogie, także no, nie wiem co mam powiedzieć, no, pierwszy raz jakiś dłuższa jazda Teslą, no, zobaczymy. Cena jakoś 50 tysięcy euro, no nie jest to tanio, no ale jak pytałem się, czy po prostu warto kupić z drugiej ręki używaną, pan naprawdę odradzał pod względem zużycia i tak dalej, także mówił, że też w cenie za 50 tysięcy to można nową mieć, także nie wiem co powiedzieć, nigdy się nie przywiązywałem do elektrycznych samochodów. Przyspiesza bardzo, bardzo ładnie, bardzo ładnie, płynnie, także zrywna jest, każde dociśnięcie pedału gazu to jest wciśnięcie w fotel, także wrażenia są doskonałe, także przyspieszenie jest bardzo dobre. Powiedział, no 500 koni wiadomo, robi wrażenie. Przyspiesza drastycznie. Drastycznie przyspiesza. Także i fajnie, fajne jest to, że hamuje sobie tak jakby się dociskało hamulec, a tak naprawdę no, bardzo płynnie to wychodzi, nie? Że tak no, bez użycia hamulca po prostu zwalnia się, nie? Także no, jest zaskoczenie, jest jakieś tam zaskoczenie. Także no, co powiedzieć? Jest moc, to jest najważniejsze. Ciasno. Może nie chce się nogi z gazu zdejmować, bo tak ciągnie. No ale cóż, może to jest jakaś przyszłość, nie wiem.
wrażenia powiem naprawdę super. Pasuje, 500 koni, no jest czym jechać, jest czym depnąć. No jeżeli to wystarcza tam na 500 km czy tam ileś, no to nie jest źle, chyba mi się wydaje. Są też, tak jak się pytałem, tam jest 1700 też koni wystarczanie, także no też mi się wydaje jak najbardziej. Także no, niedługo trzeba oddać auto, szybko czas mija. Dotychczas autami, którymi jeździłem, takie 500, 600, 700 koni chyba też było, 800 jedynie brabusem. To też to ciągło, powiem, ale no nie było tej płynności, nie wiadomo, ta elektryczna płynność jest dużo lepsza, nie? No ale cóż, no wiadomo, że to jeszcze niepewne te elektryki są, nie? Także no według każdego dogodności, jak tam sobie uważa, czy chce taki samochód elektryczny, czy nie. Także życzę miłej, próbnej jazdy, tak jak ja to dzisiaj zrobiłem, bardzo zadowolony. Także warto spróbować. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.